Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z Minecraft X-Pack. No i tak, wybraliście imię, znaczy było bardzo, bardzo dużo imion proponowanych dla robota. Jednak taką historię wam opowiem. Mój kolega ma brata, młodszego brata, chyba z 2-3 lata może, który zawsze tam robi dla niego jakieś achievementy w World of Warcraft, dropi mu itemy, jak tam trzeba zrobić jakąś farmę golda, to zawsze jest właśnie chętny. I on właśnie ma na imię Robuś, Robert, tak? Także z racji tego, że też ktoś zaproponował Robuś, także dzisiaj nazwiemy sobie tego jego mościa również Robuś. Robuś. Oczywiście confirm. I to będzie Robuś, mój taki sługa tutaj, który będzie za mnie zbierał itemy i tym podobne. A dzisiejszy plan jest taki, że idziemy sobie do jeszcze jednego dungeona, którym nie byliśmy w Twilight Forest. Patrzcie, tu jest forest, a tu jest plains biom. Plains, forest. Okej, nieważne. Także idziemy sobie do Twilight Forest, ale nim to jeszcze pójdziemy sobie na chwilę wrócimy na chwilę do endu, ponieważ napisaliście mi, jak zebrać to jajko. Tylko tak, żeby zebrać to jajko, potrzebuję przynajmniej jedną... O, lujo. No to nic. W ogóle tak, będziemy potrzebować masę naprawdę tego. Pochodni. Naprawdę masę pochodni do dungeona ogólnie. Kuźwa, co ja zrobiłem. Ja pindole, dobra. Użymy to. Jakiś wood jest? Oczywiście, że jest wood. Masę pochodni sobie zrobię, bo czemu by nie? Coal. Przyda się jak najbardziej. Tylko pytanie brzmi, czy ten Robuś potrafi przechodzić przez portale. Mam takie dziwne wrażenie, że jednak nie potrafi. Dobra. Chociaż wiecie co, tyle to chyba jest przesadą lekką. Weźmiemy chociaż tyle i gitara. Dobra, teraz coś do jedzenia. Chociaż dobra, pierwszy pójdziemy sobie normalnie tam do tego, do endu. I spróbujemy na początku tą jedną pochodnią zebrać jajko. Jajko, które będzie gdzieś tutaj. Co robisz, no? Wiemy, tutaj się szło jakoś chyba tędyk. I teraz do portalu. Levela nie mamy, także levela już nie stracimy. Bardzo dobrze. Cześć, witam, wchodzę. Okej. Czy co mamy? Czy mamy sobotę? Czy mamy sobotę? Tak jest, sobotę. Gdzie jest ten portal? Tam jest ten portal. Jajko było gdzieś tutaj zakopane tak lekko. O, jest. No co za łoś skończony. Down. No down. I tak, mówiliście, że to działa tak samo jak Gravel. No zaraz się okaże, czy to działa na pewno tak samo jak Gravel. Otóż nie. Może kiedyś, teraz już tak nie działa. Także kapota, wracamy do domu. No kolejne napisy bez jaj. O luju. Patrzcie, pojawiłem się tutaj, a wcześniej pojawiałem się gdzie indziej. I nie ma dźwięku latania. No nie ma dźwięku latania. No nic, idziemy do magazynu. Wróć. Idziemy na chwilę na dół jeszcze. Doładować może troszeczkę chociaż tą zbroję.
Tak trochę, o. Żeby było. Patrzcie nawet jak się szybko ładuje tutaj. Mógłbym zostawić na chwilę i by się naładowały. Oho, znowu padły pompy. W netherze. Znowu pierdyknęło coś. Dobra, wystarczy ci tego. No dobra, tam 3% zawsze coś, prawda? Teraz magazyn. Wkładamy te pierdoły i tak, coś do jedzenia by się przydało. A jakby to wpisać, może pork chop jakieś, jakie są? No jakie są niby pork chopy? Hydra, o to coś by się przydało. Nie wiem, chicken, nie. O, co to? Lambo chop. Tylko jeszcze wartałoby to upiec i będzie zajebiście. No, także to będziemy mieli. Tylko właśnie pytanie brzmi, czy Robuś potrafi przejść przez portale. Zaraz się okaże. Followujesz? Tak, followujesz. Okej, to niech się już skończy. No i dobra. No i chyba to tyle w sumie, bo to mam. Tak, tutaj wszystko jest. Tam potrzebuję w zasadzie tylko pochodni. Soul Fray. Nie wiem, co ten buff daje, ale no dobra. Jest noc, także się jeszcze chwilowo prześpię. O właśnie, tak Robuś, wiecie co, odkrył dziurę w moim domu. Zaraz wam pokażę gdzie. Nawet na przykładzie wam pokażę. Ale przy okazji ją zatkam. Albo nie. Na pamiątkę zostanie do końca sezonu już. Patrzcie, Robuś, idziesz? Idziesz. Robuś idzie. Przez drzwi nie ma prawa przejść, prawda? Ale Robuś znalazł drogę idealną przez moją sypialnię, w której nie ma niestety szyby. Tak, nie ma szyby. Idę się wrócić jednak po te panele, bo żeby jednak zatkać. Pane. Dwa mam, no dobra, dwa się zawsze tam, zawsze coś tam zatkają, prawda? Zrobimy ewentualnie tylko dziurę dla Robusia tutaj na dole, o. O. A, już wiem czemu. Bo to źle wyglądało. Aha. Ale Robuś będzie przychodził, chyba. Także spoko. Idziesz? I idziesz, dobra. Czyli taka... Wow. Czyli taka dziura dla Robusia. A tymczasem my idziemy do Twilight Forest. Do Twilight Forest po Reflink. Przepraszam, po bossa. Ale jeżeli już mówimy o Reflinkach, chodź no tutaj, Robuś. Bo przez to już durny nie przejdziesz. To macie, tak samo jak i wczoraj, kiedy praktycznie się nikt nie zarejestrował, pod Reflinki z gier o nazwie Wargame i Desert Operations. Także, o, Robuś nie przeszedł niestety. No, Robuś nie dał rady, nie wytrzymał psychicznie. O, najgorsze jest to, że ja tutaj nie mam zaznaczonego. To będzie, wiecie, co trzeba zrobić? YOLO trzeba będzie zrobić, albo nie, nie YOLO. Odpalimy tak. Palimy tak. I się teleportniemy na przykład tutaj na poziom 70. Nie wiem, jaka tu będzie wysokość. No, zdecydowanie za wysoko. Dobra. Okej. Okay. No, także tak jak mówię, Wargame i Desert Operations, oba refniki bez potwierdzania. Co się rzucasz? Agresywne są wobec mnie. No, patrz na debile downy. Idziemy szukać dungeona. Dungeon na pewno gdzieś jest. To jest pewne jak 2 razy 2. Tylko pytanie gdzie? Mam nadzieję, że gdzieś o tej stronie, żeby nie iść tam gdzieś naokoło w pizdu. Ale jest na pewno, on tutaj musi być. W każdym chyba tym. O. Nie. Jednak nie. Ale wyczuwam go normalnie całym sobą. Nie wiem, idziemy może w tą stronę bardziej. No. Nie, to chyba też nie będzie to.
Wilczki. No tak, sam dungeon na pewno jest, tylko że znaleźć do niego wejście, to będzie chyba najtrudniejsze. Kwiatek. Właśnie, bo tam jest ten Night Phantom. Tam jest takie chyba 6 tych duchów takich. I to jest traktowany niby jako boss, chociaż taki boss ten jest 2 na 10, bo on nic chyba z siebie jeszcze nie daje. O, jakieś pajączki. Całkiem prawdopodobne, że jestem blisko. Takie wejście? Nie. Nie było normalne wejść do tego dungeona. Takie murowane, że tak powiem, ale dobra. No co robisz, idioto jeden? Patch down. Ale nie, patrzcie, jest. Ten z cobblestone na dole. No i bardzo dobrze. Takie wejście zrobiłem na pałę raczej, ale no działa, tak. Tylko trzeba jeszcze wejść tutaj jakoś. Tak, to jest to na pewno. Bo słychać. No i tak, włączmy. Dobra, cave'y są włączone. Cave'y są włączone. Co, trzeba się chyba tutaj na pałę wbić w to, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje, tylko że strasznie. O Jezu, jakiś tir przejeżdża obok. No to co? Co? No, trzeba się wbić tędy, tak? Wała! Mam jakieś skrzynki, których za bardzo nie ma nic, chociaż to weźmiemy. Będzie akurat... Co mnie pieprzło? Te Maze Wafery będziemy na pewno brać. Dobra, tam jest jakiś towarzysz. Nawet 2, 3, 10, dobra. Było 3, 10. Wow, jakiś duch to jest, nie. Co uciekasz, no? Ej, no nie, tu już ta komnata, ja tak nie chcę. Wróć. Za bardzo nie chcę tak przycitować. Bo to już byłbym przy tej... Chociaż, nie, w sumie mogę się tam wbić. Od tej komnaty po prostu zaczniemy od dołu, tak? Od dolnego poziomu i tyle. No down. O, patrzcie, już się wychylił. Rypiemy tutaj tego, widzicie? Jest. Lump. Szymon strzela. I zaraz zobaczymy pewną rzecz. Empoweredem bije po 10, a tym bije po 11. Ale różnica normalnie. Ostatnio to było takie, co ty, Xalion, robisz? Dlaczego ty bijesz mieczem, a nie tym? Bo chyba nie ma prawie różnicy. Oprócz tego, że wolę mieć to gotowe ewentualnie, jak będę miał coś wykopać, a nie ten. Także ja biję się mieczem. Nara. Coś, co kumplu, no. Ten to jakiś niezniszczalny był. Co, ostatni już? Ale jaja. No i co? I takie, ło, takie trudne. A, wyłączmy Empowered. V. Nie ma. Jest jakiś drop z tego? Normalny? Chyba nie. Przypałowo trochę. Armor Shard. To mogę wszystko wyciepać. Tak przynajmniej mi się wydaje. O, nara.
w sumie to też. No i teraz możemy troszeczkę sobie tutaj poszukać jakichś ciekawych rzeczy. Na przykład możemy tu, co przyszedłem, to na przykład możemy iść tutaj. Zobaczyć, co tam ciekawego. Za tym nie ma nic, ale takie zakątki zawsze trzeba badać. I mamy korytarz i skrzynkę, w której są Maze Wafery i Bow. Właśnie, Boa z sobą nie wziąłem. Mamy komnatę, w której nie ma nic. Tam też niby coś chyba powinno być, no nie? A może jednak nie? No, takie puste tutaj, patrzcie. Co najmniej dziwne. W ogóle dźwięk się zbugował w tym moim jetpacku i nie działa. Coś się zrąbało, jak wszedłem w ten portal. A nie, sorry, ja wszedłem tędy. Tu na razie nie ma nic. Fuck! Wszedłem w te itemy, czujecie to? O, 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 skrzynka. A wiecie, co jest tam? Patrzcie. A kurwa, nie ma nic. LOL. Zawsze były tutaj te dynamity. Jakiś lump przyszedł właśnie i coś pyta się rodziców. Ja pierdziele. Taka cisza zrobiłem przez chwilę, ale po prostu chciałem usłyszeć. No Jezu, jak trzasną drzwiami. Niewychowany. Ej, gdzie jest cały ten dungeon? Powinno być więcej tego. Serio. O, dobra, znalazłem. Tu chyba... Sprawdzę, nie ma nic. No patrzcie, to jest w ogóle jak kanion. Buczajki. Cześć, kolejne? Oluju. No nieźle. Ty no, moment. Panowie, chillaucik. Bo jeszcze mnie zabijecie, będzie co? Przypał. Łuk by się przydał, ale bym teraz im nastukał, starsz się z tego łuku. Dobra, ten Empower bym włączył. Pa, co szczela? No, skończ, chłopie. Mnie nie zabijesz. Choćbyś się zesrał. Chociaż może wtedy tak, ale no nie. I co, tutaj też nic nie będzie? Ja pierdzielę, no. Ale jaja. W tym dungeonie nie ma nic. Totalnie nic. Bieda... nie z tej ziemi. W ogóle nic mnie nie atakuje. Jak w The Forest, przed patchem. Nic mi nie atakowało. Przed patch, jeb kuźwa. Rozpierdziel, przyszły mutanty i inne gówna. Tak było, kolejne? Nie, to już byłem. Nie byłem, patrzcie. A nie, byłem, dobra, byłem. Co nie zmienia faktu, że... odkrywam niby tutaj, no dobra, pobiegamy, zobaczymy. Spokojnie. Jak na wojnie. Tu jest dziura.
No i się skończyło, no. Patrzymy dalej. Tutaj będzie znowu. O! Tutaj nie byłem. Nic mi nie atakuje, totalnie. Zero reakcji na moją obecność. To mi się bardzo nie podoba, bo ja chciałem się z nim tutaj pobić. Ewentualnie jakiś level zdobyć, coś ten tego, a tu nie, po co atakować Exaliona? Zabiłem wam już tylu dowódców, że to jest mała bania po prostu. A wy nadal nie... Ooooo, jeszcze mi gościć chcą. No nie wierzę. Idziemy zobaczyć, czy w środku coś jest. Taki ujak słynie nos. To w takim razie idziemy tędy. O, zejście w dół. O, cześć, szefuncie, kolejne szefuncie. Dobra, idziemy zabić szefunciów jeszcze. Cześć, 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 siema, przybipione. Cześć, 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 cześć. Ty to można teraz bić normalnie na pałę, nie? No patrzcie, jaki down. Kurczę, chciałem mu zrobić screen, jak teraz się tak rzuca, ale nie dał się. Myślę, że pewnie jest niefotogeniczny. Chodź. O, co dałeś? Ten. O, żeś się schował pięknie. Wow, 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 jakie lagi spowodowałeś nawet, powiem ci. No i co zrobiłeś? Nic nie zrobiłeś, no. Wyrzucamy te pierdoły wszystkie. To mi się na razie totalnie nie przyda do niczego. Nie! Wyrzuciłem, dobra. Jedno taki z tym, już nie będę przecież po to wracać tam, ale... Dobra. No to out stąd. Tutaj coś jeszcze widzę. Kolejne... Nie no, tutaj troszkę tych przejść jest, tak? Troszkę tych przejść jest. Aczkolwiek, tak jak mówię, no... No lipa tam, no lipa, bo tu nie ma nic totalnie. Jakich tutaj schody jeszcze niby są? Cześć. O, tutaj nie ma nic, na przykład. Tak, nie ma totalnie nic. To idziemy schodami do góry. Bo czemu mamy się nie przejść? Ale dalej może dungeona jeszcze... Jestem już blisko powierzchni. Dalej już chyba dungeona sobie zwiedzimy ewentualnie jeszcze w następnym odcinku, bo czemu by nie, prawda? I tak nie mamy jakichś takich ogarniętych na szybko planów, a sezon powoli dobiega końca. Kiedy premiera 4? Jeszcze nie wiem, jeszcze paczki nie zrobiłem, ale paczka się tworzy, że tak powiem. Tym razem tworzy ją ja. Ja ją tworzę, ponieważ Bartek nie lubi połączenia modów technicznych i przygodowych tak bardzo, jak ja bym chciał. I uznam, że on nie lubi takich właśnie i ja to będę robić, tą paczkę. I to będzie jako update paczki Adventure na 1.7.10. Dobra, idziemy później tam pójdziemy. Także do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o reflinkach w opisie, bo zapominacie, i o łapkach. Dobijcie do 200. To się zastanowię, czy wam save'a nie dać. A później was jeszcze poszantażuję do 800 na przykład pod jakimś filmem, to wam dam save'a. Ale to dopiero jak dam wam save'a. No. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Dobijcie do 200 w tym odcinku. Fajnie by było przynajmniej. A wtedy pomyślimy w ogóle, czy planować wam danie save'a, czy nie. Bo pewnie byście chcieli, na pewno byście chcieli. Tym bardziej, że za dużo nie zrobiłem, także nie jest mi go szkoda. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa. A, i jeszcze ten, pytacie o update paczki 1.7.10 tej, do wersji 6. Będzie, jak Bartek skończy rok szkolny, już to będzie po radzie. Czyli to będzie dokładnie, kuźwa, nie ten przycisk, to teraz możecie widzieć kalendarz w prawym dolnym rogu. Chyba. Po 22 on ma radę, 22 jest rada klasyfikacyjna, także no, myślę, że na weekend, tam 27-28 będzie paczucha. Także do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!